Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z serwera Valium oczywiście. Z takiej serii w sumie, no nie wiem, na razie nagram jeden odcinek. Zobaczę jak wam się spodoba i będzie fajny odzew, to pomyślę nad drugim. Ale co to ma być za odcinek? No taki jak w sumie zacząć, bo często się spotykam z takimi pytaniami jak zacząć, gdzie iść, co robić, jak robić, na czym zarabiać. A że w sumie główna seria pojawia się ostatnio trochę rzadziej, no bo jednak ciężko mi ten materiał uzbierać. Jakiś taki sensowny, żeby wam wrzucić coś poza bieganiem dungów i metinów na krzyż. Więc myślę, że fajna taka odskocznia. Ja też zobaczę przy okazji, jak wygląda ten etap początkowy, bo w sumie dawno tu nie byłem. A też będziecie mieli jakieś takie porównanie, jak progresuje się powiedzmy tutaj, ile w taki tydzień jestem w stanie zrobić, a ile możecie zrobić na akademii. No i od czego zaczynamy? No oczywiście, co otwieramy sobie skrzyneczkę, bierzemy sobie Leonidasa i oczywiście konto zrobiłem sobie z Reflinka, więc dostajemy VIP-ka na jeden dzień, także spoko opcja, ja wam zostawiam mój Reflink w opisie. Tutaj już mamy, gdzie to jest pakiet VIP, ja się przeloguję. I co, na razie nie będę wam tego pokazywał, no ale na pewno dobijam sobie jak najszybciej 30 level, no i pewnie wtedy się słyszymy. Właśnie przed chwilą dobiłem sobie 31 level już i zacząłem sobie tu miksować odporność na omdlenia, bo jednak trochę te orki potrafią omdlić, jest to denerwujące. Dodaję sobie tu piąty bonus. Dobra, co tu, o akurat jest, dobra. Ale co wam chciałem powiedzieć, z tych skrzynek nie zapominajcie sobie ich otwierać. Bo na 20 level dostałem właśnie takie lazerowe ostrze, ekwipunek ogólnie. Tu dostajemy jeszcze eliksir ucznia. To jest mega odpał na sam start. Na 7 dni butelka, którą musimy sobie napełnić. To nam da dużego boosta potem. Nie wiem ile taka butelka teraz kosztuje obecnie. Exo to na razie nie, to sobie odłożymy. To sobie zamienię chyba tego peteka od razu. Ale co jeszcze jest ważne, na 30 level dostajecie drugą skrzynkę referencji właśnie. I tutaj dostajemy Tygrysa Bengalskiego, 15 na moby, tutaj daje nam manu tylko 10, więc w sumie 5 moba zawsze do przodu. No i też podbiłem sobie trochę tu zwierzaka z tych skrzynek i teraz chyba mam taki plan, że po prostu pobiję sobie trochę tych metinów, żeby więcej tych pradawnych skrzynek sobie uzbierać i dzięki temu właśnie te odpały, o tu mam jeszcze grzańce, więc w sumie spoko. I tak samo skrzyń z ziołami, no bo tu jednak lecą te miksurki tam 10 nakryta, czy właśnie 50 wartości ataku. I dobiję sobie 40-45 level i pójdziemy sobie na pierwszego dunga. Dobiłem sobie właśnie 46 level, więc spoko, bo jak teraz mamy mało dipsan, to takie miksurki wartość ataku nam mega dużo da. Też w trakcie expa sobie wymiksowałem od razu wszędzie na zwierzaki, żeby teraz właśnie na tym dungu jak najwięcej pić, jak najszybciej go robić. No i też podczas expa w sumie spamowałem trochę, że dojdę do jakiejś gildii, bo tutaj gildia daje fajne bonusy i dodają ludzie za darmo. Także za friko 3 na moby, 5% ataku, także fajnie. A wejście na pierwszy dung macie tutaj, na pustyni i nie trzeba żadnej przepustki, jest do 50 levela. Także ja wchodzę i słyszymy się na końcu. Dobijamy sobie tutaj bossa już, głównego. Czas nie będzie powalający, 11 minut szczerze. Dług jest strasznie spoko, bo macie tak naprawdę zbicia 3 metiny, spot, mini bossa, potem kolejny metin, no i tak naprawdę jesteśmy tutaj. I najgorsze są właśnie te metiny, bo no mało mamy tego odpału na razie. Ale ciekaw jestem, ile takie szkaty teraz kosztują, więc od razu sobie sprawdzimy w sumie. Wystawimy. Tak naprawdę głównym celem naszym na razie teraz jest dobicie poli do P, bo wtedy to już będzie na pewno szybciutko schodziło wszystko. I zastanawiam się, czy nie pójdę na małpy jeszcze, nie wbić sobie chociaż trochę tego jeździectwa na 20 punktów, żeby trochę ten damage poprawić, dopóki nie zrobimy tego poli. Ale ile kosztują takie szkatułki teraz? Zobaczmy. 5 sklepów tylko. 15 wonów. No pewnie wystawię trochę taniej. Tylko nie wiem jak, ile tego tu jest. 14. No powiedzmy, że wystawię pod 14-13 wonów po prostu, żeby to jakoś szybko zeszło i będziemy zbierać na poli. Podrupiłem sobie trochę tych medali konnych. W sumie nawet nie pół godziny, no bo rękawiczka jeszcze się nie skończyła.
Robiliśmy sobie 21 level konia, też byłem na jednym respie jakiegoś bossa, tam mini bossa, więc w sumie poleciało trochę ziół. Ja tu widziałem, że one są po 15 wonów najtaniej mniej więcej, więc też za tyle wystawię. Zawsze jakieś wony wpadną. Tak samo tutaj widziałem ze skrzynek. W sumie będziemy mieli 5 pudełek zaczarowania zmianek, więc też sobie akurat może je wyrzucę, zawsze jakieś wony do przodu. Wystawię je po 5 za sztukę. No i mamy do wyciągnięcia 230 wonów. Ja sobie może zobaczę, jaki ten czas teraz będziemy robić, czy będzie trochę większy, czy nie. Też w sumie przy okazji bicia metinów mamy tutaj 68 karmy, więc w sumie możemy sobie to wykorzystać od razu i dobijemy sobie tutaj dwa skilla jeszcze, zawsze też jakieś parę na moby doskoczy i średnich. No i plan jest taki, że wracam chyba po prostu na tego Dunga, no trochę przemęczę, skrzynki zaczną schodzić, to już będzie jakoś to lepiej wyglądać na pewno. Zrobiłem jeszcze 2-3 Dungi, dobiłem sobie tam w sumie jeszcze buffa, oprócz tego jakieś tam właśnie skille peta i w sumie ten czas już fajnie zszedł, tam nawet o 3 minuty udało się zejść, tam chyba 8, nawet 7 z kawałkiem, więc w sumie spoko. Zeszły tutaj już w sumie 20 szkatułek, mamy 200 wonów. Ja już sobie tutaj patrzyłem mniej więcej i może uda się dobić to poli, bo tu mamy zwój EXO, tu widziałem w miarę spoko cenach. Od razu po 100 sztuk, bo to mam po 400 kk. Raczej ciężko byłoby coś znaleźć tanie, bo ludzie raczej wystawiają po wonie. No właśnie, więc weźmiemy sobie, tu powiniemy 100 sztuk tego i 100 rady. I zamiast skupować księgi poli, to kupimy sobie skrzynki, bo wyjdzie nam to taniej na pewno. Skrzynia mocy. Przepatrzę sobie, jeszcze tu widziałem jedne po 50 kk, to sobie na pewno zawinę i skoczę jeszcze do niebieskich i sobie skupię trochę więcej, bo tyle nam na pewno nie wystarczy. I zaraz też są podwójne, więc na pewno nam to ułatwi sprawę, jak już będziemy tego Dunga robić na poli, powiedzmy w 4 minutki 5, myślę, że maksymalnie. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale patrzcie to, skrzynia mocy, H1, M1, Gino, nie? Nie ma tego na sklepach, o chuj chodzi. Tak sobie wpiszę, nie wiem, tego w sumie nie sprawdzałem, ale może tutaj od razu zobaczymy. 4 sklepy z poli i pewnie będą miały chorą cenę, zgaduję. No dobra, po 2 wony, no ale mam 49 wonów, no to ja dużo za to nie zrobię. Szczerze, nie wiem, pospamuję chyba trochę, bo po prostu nawołaj. I może coś się uda skupić. Udało mi się tutaj od ziomeczka wysępić, po prostu zapytać. Bo szczerze okazuje się, że nawet wbicie polimorfii jest wyzwaniem. 200 nam chyba nie wystarczą, 37, 37, 33, no jeszcze takie 200 by się przydało. Masakra. Kurwa, no będę raczej pytał ludzi dalej, no bo innej opcji nie widzę po prostu. Dobra, udało się kolejnego ogarnąć ziomeczka. Także klasa, może coś da więcej tych skrzynek. O, kurwa, szczerze. Aż za dużo. Dobra, otworzymy sobie 500. Powinno być ok. Mamy, no dobra, może wystarczy, jak nie to już otworzymy. Także wiecie, no jak nie ma na mieście, warto popytać, bo to raczej jest taki przedmiot, który każdy ma na to wyjebane, po prostu nawet nie wystawia. A potrafi być problemem. Także ja sobie to doczytuję, ustawiam sobie tutaj od razu. 100 exo, 100 rad. Zacznę od tych może. I dobijamy. Dobra, no i git. Poli P. Teraz sobie od razu ogarniemy, może u niebie u czerwonych będzie pewnie taniej. Kupujemy skrzynki. Kupujemy skrzynki z marmurami. Marmurami jest. Może będą jakieś małe staki niedrogie. Chciałem kupić już jakiś kostium, ale no niestety się nie zmieściłem w tych pieniądzach na pewno. Tutaj widzę, że też ciężko będzie kupić w ogóle marmurowe skrzynie. Masakra, nikt nie wystawia tego dla żuli. A właśnie, w sumie może jeszcze pasek lniany też byłby spoko odpałem. Więc może też o tym pomyślimy. Znalazłem tutaj jedyny taki stack, na którym nie stać w tym momencie. Więc powijamy sobie to od razu.
Gdzie to będzie? Tutaj otwieramy sobie, mamy młody pająk, dziki sługa, no czarny ork będzie chyba najlepszy. No i co, zaraz evencik, także idziemy sobie jeszcze z wami, przetestuję w ile go robimy, ile tam bijemy. No i potem już sobie będę sam latał po prostu i będziemy. Otworzymy sobie te 20 skrzynek, na czym nam zależy, na tym pasku lnianym. No jak poleci jeden będzie fajnie, a jak purpurowe, no to tam chyba też one są dość drogie teraz, może zejdą szybciej niż takie skrzynki. Mam nadzieję, ok, jest jeden pasek, a czy poleciały jakieś purpurowe? Jedna purpurowa, ile ona teraz jest? Jeden sklep. I w jakich cenach? 180 wonów, no to szczerze wydaje mi się, że wyszliśmy na plus na pewno. Wystawię też za 175, może zejdzie szybciej. A ten pasek sobie tutaj wybonujemy, bo chyba powinny być jakieś zmianki, są. Dużo nie ma, no ale też dużo nie oczekujemy. 30 wartości by się tylko przydało tak naprawdę i będzie git. 37 kryta, 5 orki, HP. Dobra, jednak pomieszamy trochę, może jakieś moby wejdą. 57 zwierzaki, dobra, to na razie zostawię, bo akurat się przyda. Podbijemy sobie to podziami, ile się da. Też nam trochę na moby wskoczy. I będzie to już fajnie latać na pewno. Jesteśmy już po evencie, całkiem spoko się to respiło. Latałem jakieś 2-2,5 godziny, bo często wychodziłem dokładać na bieżąco też szkatułki, żeby to schodziło i inwestować w tą postać, żeby jeszcze lepiej, lepsze czasy kręciła i dzięki temu więcej tego zbijać. Udało się napełnić butelkę dywizji, jedną, tu wrzuciłem już na sklep, tak to mniej więcej wygląda. Wyszło nam 360 szkatułek tego kanionu, więc wrzuciłem je znowu po 10 wonów, butelkę za 1200. Te skrzynie mocy, co tam ziomek dał, trochę za dużo z tego poli, to stwierdziłem, że w sumie czemu by ich nie wystawić po 200 kk, skoro ich nie ma na tym mieście, no to może akurat zejdzie. No i te zioła z małp, które zostały, jeszcze po 10 wonów i do wypłaty byśmy mieli, gdyby wszystko zeszło, 6060, no bo tego oczywiście nie liczę, więc spoko. Kupiłem za te siano w międzyczasie latania właśnie tych dungów, no to jakieś tam rubiny matowe do alchemii czy granaty. I tak sobie pomyślałem teraz, że w sumie mamy 300 wonów, może ja poczekam aż to wszystko, aż cokolwiek zejdzie z tego i rozglądniemy się za jakimś amuletem. Na przykład taki, 7 potwory, 3 średnie za 100 wonów. Szczerze powijam go od razu, bo nie ma nic ciekawszego. Widziałem ostatnio jeszcze 7-7 za 600, a tak to u niebieskich są po 1000. Taki w zupełności nam na razie wystarczy. Ze sklepiku nam w sumie prawie wszystko poschodziło, co miało wartość. Mamy do wypłaty 4800 wonów, plus tam wcześniej miałem 2300 tych skrzynek, więc w sumie jak na początek gry 6000 wonów, to myślę, że zajebisty zarobek. I tak sobie pomyślałem, żeby podbić sobie damage jeszcze, no to przydałyby się te kluczyki ametystowe. Dobilibyśmy sobie 50 level, tylko nie wiem ile one teraz kosztują, 10 sklepów niby jest. 1000 wonów. Poszukam może jakichś najtańszych, chociaż wątpię, że znajdę taniej niż te 1000. 1000 wonów. O dobra, za 600. Powijamy sobie te za 600. Dodam sobie bony. Jeszcze co chciałem z wami zrobić od razu. Do tego kółka alchemii tutaj. Kupić sobie ametyst. Po prostu ametyst zwykły, matowy. Wydaje mi się, że na pewno nas będzie stać. Z atakiem, bo nie ma co jakoś mega wybrzydzać tak naprawdę, zwłaszcza że to jest motówka. Ile taki z atakiem kosztuje? 75. Dobra, od razu go powijam, ulepszam sobie do piątki, dobijamy 50 level i działamy dalej. Przed chwilą jakiś ziomek randomowy dał mi tutaj takiego peta do rogu, ale w sumie no dobra, no jak już dał, no to możemy to wykorzystać. Taki pecik kosztuje 500 wonów, więc w sumie 500 wonów do przodu jesteśmy. Ale przypomniał mi w sumie też o tym, że jest takie coś jak nakładka na zwierzaka. Nakładka na zwierzaka, nakładka zwierzaka PVM. Nie wiem ile taka kosztuje teraz. No 20k to nie dam na pewno, bo nie mam. 1000. Wydaje mi się, że teraz będzie gdzieś tańszy, 600 wonów. Chyba powinno tego za 600. O, tu za 400 na 2 dni, nie no. Przejdę się może jeszcze do niebieskich i tam zobaczę. Tutaj udało mi się znaleźć jakiś za 700 na 7 dni.
Więc sobie go powijam. On się szybko zwróci tak naprawdę, bo ja już sobie patrzyłem. To szkaty Leśnej Polany są 2 razy droższe. Bo tutaj patrzcie, po 19 wonów. Ich jest naprawdę mało. Tak samo jak tych purpurowych, więc to na pewno będzie dobrze schodziło. Po 20 wonów nawet. Także przejdziemy się od razu teraz. Ja już sobie tam dobiłem skillepeta, tak jak widzieliście. Aurę. Aha, jeszcze doczytam sobie tylko aurę do P. I powinniśmy już tam spokojnie w sensownym czasie robić. Jakbym robił po 5 minut, to już bym to latał. Dobra, klepiemy już tego bossa. W sumie przebieg spoko. No bo macie do zbicia tak naprawdę tylko spot, potem 3 minibossy, potem metiny, potem spot, no i jesteśmy. Z takiego skrzynka, z takiego dunga leci 10 skrzynek. Kupiłem sobie jeszcze drożdżówki jako odpał. One są tanie, a dają nam mrok, który tutaj działa, więc fajnie. Ciekawy jestem, ile będziemy takiego dunga robić. 4,50. No w sumie spoko, tak szczerze, ale z ciekawości nawet przejdę się jeszcze raz może na pustynię i zobaczę ile zrobię z takim ekwipunkiem teraz. Mamy bossa i w ogóle bez porównania jak to teraz schodzi, tak szczerze. Nawet sami patrzcie tutaj jaka jest różnica. Dobra, czas 2,54, ale szczerze mówiąc tak myślę, że chyba wolę latać sobie leśnego tak czy siak, bo bardziej chodliwy towar to jest, szybciej to będzie schodziło. I tak sobie pomyślałem, żeby jeszcze bardziej podbić damage. Dobiłem sobie 55 level po prostu, żeby móc używać już tych miksturek. Tak samo na defa. Więc ja dobiłem sobie 55 level. I żeby wykorzystać jak najbardziej ten eliksir ucznia jeszcze na 5 dni. No to będę latał do oporu po prostu Leśną Polanę. Słyszymy się po paru dniach dropu. W sumie 2-3 dni minęły. Bo tu zostało na butelce jeszcze niecałe 2 dni. Latałem sobie tak po 2 godzinki dziennie, tak na luzie, na jedno konto i udało się w tym czasie wyfarmić 1050 szkatułek, więc fajnie, one po te powiedzmy 18 wonów powinny schodzić, więc już jest niezłe siano. Dodatkowo 3 butelki dywizji, więc ja sobie teraz to wystawię na sklep, trochę drożej może, niech to sobie tam postoi, może akurat zejdzie. Jutro mamy event Yangshi, więc spoko evencik, na pewno też trochę siana wpadnie. I będziemy się powoli rozglądać za jakąś postacią drugą. Myślę, bo tak maksymalnie 2 konta możemy sobie pykać tak na chillku w tej serii. Bo raczej to nie jest jakoś mega wymagające, a taki dropek na Leśną Polanę myślę, że fajnie. Też tutaj kupiłem sobie takie magnetyczne ostrze. Tam chyba za 1600 wonów. I już lepiej, na pewno 20 albo 30k damage nawet doszło. Więc i odczułem tą różnicę i tam robiłem średnio po 3 minuty, 3,5 minuty, 3,40. Więc już naprawdę przyjemnie się to latało. Słyszymy się już kolejnego dnia. Tutaj sobie poschodziły wszystkie szkatułki elegancko. Zeszły chyba jednak po 14 won, bo po 13, bo strasznie dużo sklepów było. I na evencie Yangshi nie byłem za długo. 5 dungów wylatałem, bo grałem w CS-a. Strasznie wciągnęło ostatnio. I co? No zobaczmy sobie, 14 sklepów. Po 90 wonów za sztukę, no fajne siano, no szkoda, że na tym nie byłem, bo moglibyśmy dużo więcej zrobić. Ale co, ja sobie wystawię po 80 wonów po prostu, nawet te 10 sztuk czy coś, zawsze jakieś siano wpadnie. Butelki obniżę, też wpadło trochę tego siana więcej, bo na bieżąco sobie latałem te dungi, co 5, 10 dungów sobie dokładałem na sklep. A to Yangtze, no to wiadomo, na Leśnej Polanie lecą najlepiej, bo tam są te 3 bossy, z których to leci z końcowego, no i w międzyczasie te metiny. Więc ja sobie to wystawię i myślę, że na tym możemy skończyć odcinek. Mniej więcej wiecie, jak już można zarobić. Tak naprawdę, no, mamy już zarobione 16k, tutaj wcześniej było 5, także 20 parę tysięcy wonów. Tak naprawdę postacią, którą zrobiliście w 2 godziny. A to, ile zarobicie, zależy tylko i wyłącznie od was, ile czasu poświęcicie na grę. Ale jeżeli to Wam się podobało i macie ochotę, żebym nagrał coś więcej z tego, albo jakiś dalszy rozwój, jakąś kupno postaci i tak dalej, to zostawcie coś po sobie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie i tyle. Trzymajcie się. Siema.